Do zdarzenia doszło około godziny 9 rano na skrzyżowaniu ulic Moniuszki i Alei Rzeczypospolitej. Jak się okazało, na szczęście niegroźnego w skutkach. Kierująca pojazdem marki Chevrolet, jadąc ulicą Piłsudskiego w kierunku centrum, nie zastosowała się do sygnalizacji świetlnej, wjechała na czerwonym świetle na skrzyżowanie i zderzyła się z prawidłowo jadącym pojazdem marki Fiat. Nikomu nic się nie stało, ale kolizja spowodowała spore utrudnienia w ruchu w tej części miasta. Ulica Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego długo jeszcze była zakorkowana. Kobieta, która spowodowała kolizję, będzie musiała zapłacić mandat i dodać do swojego konta 15 punktów karnych.